Proszę. O ile pamiętam, to pan mnie tu zapraszał. Tak, przepraszam bardzo, ja państwa nie uprzedziłem. Pan inżynier Kura, nasz sponsor, jemu wszystko zawdzięczamy. Witamy pana serdecznie. Nie trzeba, nie trzeba. Proszę usiąść, proszę, nie pan spocznie. Przepraszam bardzo, bo ja się zagalopowałem, bo próba. Wie pan, próbujemy. Ja właśnie troszeczkę widziałem, wie pan, i mam parę uwag, niestety. Proszę bardzo. Proszę posłuchać, co nasz gość powie. Proszę. Nie, no niech pan chłopakom da jeszcze coś tu powiedzieć, zobaczymy. Proszę, proszę, to możemy dalej, tak? Proszę, twój tekst teraz, Macbeth. Tak ponurego dnia i tak pięknego jak żyję, nigdy jeszcze nie widziałem. Że co? Co to jest? Jeszcze raz, jeszcze raz. Co to jest w ogóle, proszę pana? Przepraszam, jeszcze raz powtórzę. Nie, ja już słyszałem, co to jest. Tak? To wszystko, co to jest. To jest scena czarownicy Macbeth Banco. To jest Macbeth. Ale co pan tu... Inżynier Kur. Przepraszam. Czy to jest, co to jest dla dzieci? To jest Szekspir, tragedia, zresztą przecież ja panu nie muszę, Macbeth. Ale ja nie pamiętam, czy myśmy się umawiali na tragedię. Teraz w kraju, wie pan, raczej trzeba coś takiego pogodnego, no, do śmiechu, żart rzucić, jakąś piosenkę, a pan mi tutaj... Dlaczego ten pan mówi, że jest piękny, a ohydny, czy jak on powiedział, że to jest... Ponury. To bez sensu jest. Proszę pana, to jest tłumaczenie, zresztą piękne, literackie tłumaczenie i tak jest w tekście. Mhm. Ma pan gałąź na twarzy. Przepraszam. Proszę pana, te panie... Tak. Ja rozumiem, że pan skromne środki pan miał, ale ja pana troszeczkę zasiliłem, prawda? I tak, oczywiście. Dlaczego pan dobiera starsze kobiety do sceny, która powinna ładnie jakoś... Ale ja bardzo przepraszam panie oczywiście, bo to nie w tym rzecz, ale proszę bardzo, może pan poda koleżankom, czy to trzeba się uczesać, czy jakoś wyglądać. Ja do teatru nakładam marynarkę, a nie łachy. Tak. Te panie powinny być wymienione, albo jakoś, ja nie wiem, może tam pod spodem jest jakoś w porządku, to powinny być ubrane, ładnie, uśmiechnięte, uczesane. No panowie, to wiem, bo to niby, że to nie dzisiaj się dzieje, tak? O to chodzi, że te miecze, tak? Nie karabiny, tylko rozumiem. Ale pan raczy żartować, no przecież to jest... Wie pan, że ja nie bardzo żartuję. Ja nie bardzo żartuję, bo my mówimy teraz nie o zabawie, tylko również o pieniądzach, bo trochę tych już napłynęło państwu, prawda? Jaki jest skutek? Taki jest skutek, że tu nie ma nigdzie śladu mojej firmy. Czapeczki pan dostał? No ale to... Gdzie są te czapeczki? Chcieliśmy rozdać telewidzom. Nie ma żadnych telewidzów, proszę pana. Telewidzowie oglądają i od tego jest reklama. Miski. Ja nie mam pretensji, że pan sobie jedną miskę wziął do domu. Czy ktoś. Ale miski mają grać. Bo to jest produkt, to są pieniądze. Przecież ja mam płacić, że pan przebierańca jakieś robił tutaj cuda niewidy, czy to są... Ja państwa bardzo przepraszam. A do tekstu też mam parę uwag. Czy ja mogę zrobić przerwę? Pan powinien zrobić przerwę, bo to jest bardzo nie w porządku, co ja widzę. Chyba, że chce pan robić po swojemu, za swoje fundusze. To bardzo proszę. Może inne tłumaczenie? Jeśli chodzi o tłumaczenie, to ja temu panu wytłumaczę. Bo ja do pana nie mam pretensji. Ale proszę państwa, nie, pan nie jest... denerwujmy się proszę wszyscy, nie, pan bardzo dobrze, pan mi się bardzo podoba. Pan ma tylko słaby tekst i słaby kostium, ale reszta jak najbardziej, więc niech pan nie bierze tego do siebie. To ja może przerwę zrobię, dobrze? Ja z panem się umówię... Ja bym wolał pana zobaczyć w porządnym garniturze, ale to już no powiedzmy, no. Ustalmy te rzeczy, bo po prostu szkoda czasu. Wiesz? Proszę państwa, przerwa i proszę się nauczyć tekstu, dobrze? Bo widzę, że państwo nie dają rady. Proszę bardzo, proszę wyjść i nie do bufetu, tylko do garderoby się uczyć. Trąba grzmi, poządnie, Macbeth zbliża się. Dalej, siostry wiedźmy, czarodziejski krąg zawiedźmy. Od tak. Trzykroć tak i trzykroć wspak. Trzykroć jeszcze do dziewięciu. Psst! Już po zaklęciu. Czemu się wzdrygasz, zacny przyjacielu? Zdajesz się przerażony wróżbą tak mile brzmiącą? W imię prawdy mówcie! Czyście wy tylko łudzącymi mary, czy rzeczywiście tym, co się rzekomo jawi oku? Szlachetnego mego współtowarzysza broni pozdrawiacie rzędem tytułów przechodzącym wszelkie jego nadzieje. Mnie zaś nic nie mówicie. Przemówcie do mnie, który
Nie stoję o wasze względy, ani się niełaski waszej obawiam. Miednice i grzebienie, Plastpol robi jak marzenie. Ciemne Sybille, powiedzcie mi więcej. Przez śmierć Sainela jestem Tanem Glamis, o tym wiem, ale skądże Tanem Kavdor? Tan Kavdor żyje i nic mu nie grozi. Królem zaś zostać jest to dla mnie rzeczą mniej jeszcze mieścić mogącą się w sferze prawdopodobieństw niż być Tanem Kavdor. Mówcie, jak dawno macie tę wiadomość? I w jakim celu nas tu na tych wrzosach zatrzymujecie tak dziwnym proroctwem? Odpowiadajcie! Miednice i grzebienie, Plastpol robi jak marzenie. Macbecie, przyjmij ten oto grzebień. Bez Plastpola smutna dola.